Dzień szósty. Nazaretańska zwyczajność i prostota. W Bogu żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Z Dziejów Apostolskich. Życie Najświętszej Rodziny z Nazaretu charakteryzowało się prostotą i zwyczajnością. Opisując 30 lat życia Jezusa w Nazarecie, Ewangelie nie wspominają o cudach czy jakichkolwiek nadzwyczajnych faktach. Najświętsza rodzina żyła zwykłym rytmem społeczności żydowskiej. Mieszkając w Nazarecie, prowadziła głębokie życie religijne, zachowywała obyczaje swojego narodu, podtrzymywała relacje z krewnymi i sąsiadami, uczestniczyła w obrzędach, pielęgnowała swoje ognisko domowe, utrzymywała się z własnej pracy i dbała o dobre wychowanie oraz nauczanie. Wnikając w życie Najświętszej Rodziny, błogosławiona Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza zachęca. Patrz na Twą Panię w Nazarecie. Nie czyni cudów, nie unosi się miłością, ale pracuje, zwyczajnie żyje. A to największa miłość, bo czynem okazywana. I dalej. Święty Józef niech Ci będzie wzorem pracy cichej, ukrytej, w czystej intencji dla miłości Pana Jezusa, nie szukając nagrody ani chwały u ludzi, ale tylko od Pana Jezusa. Bardzo ważną i cenną wartością w nazaretańskiej duchowości jest prostota. Błogosławiona Maria rozumiała ją w trojaki sposób. Prostota w swej zewnętrznej formie wyrazu, prostota jako wewnętrzna duchowa droga oraz prostota jako wewnętrzna przejrzystość, czyli życie w prawdzie i autentyczność. Przyjrzyjmy się pokrótce każdej z tych form. W swej zewnętrznej formie wyrazu prostota charakteryzuje się prostym stylem życia. Najświętsza rodzina zachwyca i szokuje swoją zwyczajnością, stąd inspirowanie się jej wzorem prowadzi do akceptowania tego, co niesie zwykła codzienność, a nie szukaniu jakichś nadzwyczajności. Prostota w życiu codziennym motywuje do wybierania tego, co istotne i ważne. Jest ona przyjęciem postawy dziecięcego zawierzenia, zaufania i otwierania się na Boga. Wyraża się także w kulturze bycia, w prostym stylu życia, w poprzestawaniu na tym, co konieczne, w radości z tego, kim się jest i kim są dla mnie inni. Prostota jako wewnętrzna duchowa droga łączy się ściśle z życiem ukrytym. Jest to droga od wszelkich przywiązań, droga zapomnienia o sobie. Błogosławiona Maria w swoich listach do sióstr zachęca do rezygnacji z oczekiwania emocjonalnych pociech i ekstazy na modlitwie. Prowadzi je do świętości drogą prostoty, opartą na wierze. W swoich dziennikach pisała: życie duchowe ma być bardzo proste, bardzo ciche, ukryte, wewnętrzne, jednemu Panu Bogu znane i przewodnikowi duszy naszej. Chociaż pozornie droga zwyczajności wydaje się być łatwa, to potrzeba jednak wielu lat, aby nauczyć się żyć w taki sposób. Błogosławiona Maria wiedziała, że zrozumienie prostoty wymaga wysiłku i dała temu wyraz w jednym ze swoich listów. Zdaje mi się, że nie każdy rozumie to życie ukryte. Mało kto w nie wnika, uwielbia, kocha w nim Pana. Bo ludzie patrzą po ludzku, a to życie w Nazarecie tak jest duchowe, wewnętrzne, głębokie. My je kochamy. Prosimy Pana, Najświętszą Pannę i Świętego Józefa, abyśmy mogły wniknąć w ich ducha głęboko, a w całej prawdzie naśladowały ich całym sercem.
Prostota jako wewnętrzna przejrzystość, życie w prawdzie i autentyzmie polega na radykalnym, pozbawionym zakłamania i iluzji poszukiwaniu prawdy. Jest ona ciągłą uwagą serca wobec zwodniczych pokus grzechu. Błogosławiona Maria pisała: Pragnę być jasną, szczerą z Panem Jezusem, być prawdziwym dzieckiem Bożym i tym Izraelitą, o którym Pan Jezus powiedział, że w nim nie ma zdrady. Wyzwanie na dzień. Przyjrzyj się dzisiaj swojemu codziennemu rozkładowi zajęć. Temu, co wybierasz, czemu poświęcasz czas, energię. Popatrz na swoją relację z Bogiem, z najbliższymi, z osobami, z którymi spędzasz najwięcej czasu. Zastanów się, co wymaga wprowadzenia prostoty w Twoje życie. I zrób to. Wezwanie do modlitwy. Błogosławiona Mario, od Pana Jezusa Dobrego Pasterza, módl się za nami, byśmy stawali się ludźmi prostymi, autentycznymi. Spraw, byśmy przyjmowali radości i smutki życia w postawie otwartości, zaufania i zawierzenia, z otwartymi dłońmi, gotowymi wszystko przyjąć i wszystko oddać Bogu. Błogosławiona nasza Matko, wyproś nam łaskę wzrastania w świętości, która rodzi się w środku szarości dnia codziennego. Najświętsza Trójco, uwielbiamy Ciebie i dziękujemy za przykład, jaki nam dała Twoja służebnica, błogosławiona Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza, naśladując życie i cnoty Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Udziel nam tej łaski, o którą prosimy za jej wstawiennictwem, dla większej chwały Twojej, uświęcania dusz i rozszerzania Królestwa Twego na ziemi. Amen.